Cześć, witam Was na kanale Onsen. Nazywam się Zuzia i jestem fizjoterapeutką. Tematem dzisiejszego odcinka będzie bieganie. Opowiem Wam o tym, jak to bieganie wpływa na nasz kręgosłup, kto może biegać, kto powinien zachować szczególną ostrożność, a dla chcących rozpocząć przygodę z bieganiem przygotowałam kilka wskazówek. A dlaczego to wszystko? Ponieważ razem z marką Onsen Sleeping chcemy przekazać Wam najnowszą wiedzę na podstawie badań naukowych, abyście dłużej mogli cieszyć się zdrowiem. Od czego by tu zacząć? Może od tego, że bieganie jest naturalną formą ruchu i towarzyszy człowiekowi od zawsze. Na początku człowiek musiał uciekać, szukać pożywienia, ale w pewnym momencie odkrył, że może też gonić. Można powiedzieć, że na drodze ewolucji staliśmy się naprawdę efektywnymi i wytrzymałymi biegaczami. I tutaj badania naukowe to potwierdzają, sugerując, że biegi wytrzymałościowe odegrały dużą rolę w ewolucji człowieka. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że jeżeli chodzi o szybkość biegu, no to człowiek zostaje daleko w tyle. Ale jako ciekawostkę powiem Wam, że biorąc pod uwagę dystans, człowiek nie ma sobie równych, ponieważ mamy doskonały system chłodzenia. Gdy inne zwierzęta będą padać z przegrzania, my biegniemy dalej. Jest to jedna z cech takich unikalnych dla gatunku biegającego. Kolejną taką unikalną cechą jest na przykład świetnie rozwinięte ścięgno Achillesa, które przykładowo u szympansa nie jest już tak dobrze rozwinięte, a szympansa zaliczamy do gatunku chodzącego, a nie biegającego, tak jak człowieka. Myślę, że tutaj mogę nawet jeszcze powiedzieć o potężnych mięśniach pośladkowych, o mięśniach dwugłowych, które również sugerują o tym, że no, nasze ciało zostało stworzone do biegania. Mogłabym się tu jeszcze zagłębiać w inne szczegóły, ale nie o tym dzisiaj w odcinku, więc myślę, że może kiedyś w przyszłości sobie to szerzej omówimy, jeżeli oczywiście będzie Was to interesowało. Ale to tak w skrócie. Przejdźmy do kolejnego punktu dzisiejszego odcinka. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy zacząć biegać, mam nadzieję, że teraz rozwieję wszelkie wątpliwości. Oczywiście bieganie, jak każda aktywność fizyczna, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca, redukuje masę ciała, zwiększa odporność, zwiększa koncentrację, ułatwia zasypianie, może też zmniejszać objawy złego samopoczucia czy depresji, ale co to bieganie wyróżnia na tle innych aktywności fizycznych? To jest zwiększony nacisk osiowy. Przede wszystkim będzie oczywiście zwiększał gęstość kości, będą one po prostu silniejsze. A co z naszym kręgosłupem? Tutaj, jeżeli chodzi o nasze krążki międzykręgowe, musimy sobie szczególnie omówić to, jak to bieganie wpływa. Dlaczego? Ponieważ bieganie będzie powodowało zmienne ciśnienie w krążkach międzykręgowych, będzie powodowało lepsze ich odżywienie, a co za tym idzie, te krążki międzykręgowe będą dłużej zdrowe. Teraz o co chodzi z tym zmiennym ciśnieniem, z tym odżywianiem? Myślę, że zacznijmy sobie od tego, jak w ogóle jest zbudowany nasz krążek międzykręgowy. Przypominam, że nie jest on ukrwiony, więc jak to odżywianie zachodzi? Ono zachodzi za pomocą dyfuzji i osmozy. Aby te procesy mogły zajść w tym krążku międzykręgowym, potrzebna jest kompresja i dekompresja, ponieważ komórki krążka międzykręgowego oddziaływują właśnie na tą zmianę ciśnienia hydrostatycznego. Teraz, kiedy dochodzi do kompresji, a kiedy do dekompresji? No właśnie bieganie, czyli ten osiowy nacisk, powoduje, że dochodzi do kompresji tych krążków międzykręgowych. Natomiast, kiedy idziemy spać, kładziemy się już wieczorem, to przez noc nie działa na nie siła grawitacji, nie działa ten nacisk osiowy, nie biegamy, tylko sobie smacznie śpimy, leżymy. Wtedy dochodzi do dekompresji. Powoduje to to, że te krążki międzykręgowe zaczynają się nawadniać. Potwierdzeniem tej teorii jest to, że rano możemy być nawet o centymetr czy 2 centymetry wyżsi. Badanie naukowe z 2017 roku pokazuje, że właśnie bieganie wpływa na nawodnienie, rozbudowę, odżywienie tych naszych krążków międzykręgowych. Wcześniejsze badanie z 2008 roku, tam porównano grupę pływaków i biegaczy i okazuje się, że u biegaczy jest mniej zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego aniżeli u pływaków.
Porównano również biegaczy i osoby bierne, czyli takie nie wykazujące żadnej aktywności fizycznej w ciągu dnia, i również u biegaczy zdecydowanie mniej było tych zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego. Zobaczcie, że to jest właśnie potwierdzenie tej teorii, że nasze krążki międzykręgowe reagują na kompresję i dekompresję. Zobaczcie, że bieganie ma bardzo dużo korzyści, ale musimy sobie też wspomnieć o takich środkach ostrożności. Kiedy nie powinniśmy biegać, przy jakich objawach, no i w przypadku bólów kręgosłupa, co nas dyskwalifikuje do podjęcia takiej aktywności fizycznej, jaką jest bieganie. Jeżeli odczuwacie ból w klatce piersiowej, duszności, koniecznie skonsultujcie to z lekarzem. Również stany po zawale serca, wady serca, omdlenia, zawroty głowy, nudności, drętwienia kończyn górnych czy dolnych, koniecznie do konsultacji lekarskiej. Ostatnio też dużo się mówi o tym, że przed podjęciem takich aktywności fizycznych najlepiej profilaktycznie jeszcze wykonać badanie EKG, zwłaszcza osoby, które no nigdy gdzieś tam nic nie trenowały bardziej intensywnie albo właśnie chciałyby rozpocząć taką przygodę z intensywniejszym treningiem. Rzeczywiście takie EKG będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. Co jeżeli macie dyskopatię, kręgozmyk, stenozę kanału kręgowego, czy jesteście po zabiegu operacyjnym? Zaraz sobie tutaj wszystko opowiemy, czy w ogóle możemy zacząć biegać, albo kiedy możemy podjąć taką aktywność fizyczną. Pamiętajcie, że ból w obrębie kręgosłupa nie musi świadczyć o jakiejś dysfunkcji krążka międzykręgowego czy kręgów. Może to być ból, który jest wynikiem nowotworu, chorób infekcyjnych, zakaźnych, procesów zapalnych. Jeżeli nie wiesz, jaka jest Twoja przyczyna dolegliwości bólowych, koniecznie najpierw diagnozujemy, a dopiero później ustalamy leczenie czy rehabilitację. Weźmy pod lupę najpierw dyskopatię. Pamiętajmy, że dyskopatia nie jest to stan, który pojawia się z dnia na dzień. Jest to niestety stan, na który sobie zapracowaliśmy przez lata. Są to zmiany degeneracyjne, zmiany zwyrodnieniowe i tych zmian nie zahamujemy. To w pewnym stopniu jest oczywiście fizjologia, ponieważ wraz z wiekiem nasze krążki międzykręgowe tracą te właściwości hydrofilne i już nie pobierają tak wody jak wcześniej. Natomiast oczywiście możemy zrobić wszystko, aby one były po prostu dłużej w lepszej kondycji. Dyskopatia. Teraz pytanie, czy ta dyskopatia jest objawowa, czy bezobjawowa? Kiedy pojawiają się objawy? Kiedy już doszło do uszkodzenia tych zewnętrznych warstw pierścienia włóknistego, ponieważ to one są unerwione. W tych początkowych etapach dyskopatii my czasem nawet nie wiemy, że coś się dzieje, dochodzi do jakiegoś uszkodzenia, ponieważ te wewnętrzne warstwy nie są unerwione. Dopiero właśnie te zewnętrzne, dlatego wtedy zaczynamy odczuwać jakieś dolegliwości bólowe. I teraz, jakie mogą się pojawić objawy? Objawy neurologiczne z podrażnienia układu nerwowego. Są to objawy typu promieniowanie, mrowienie do kończyny dolnej, zaburzenia czucia, zaburzenia siły mięśniowej, może nawet dojść do zaburzenia funkcji zwieraczy już w takich też poważnych stanach. Z takimi objawami neurologicznymi nie będziemy biegać. Natomiast musimy sobie też dać czas na to, aby ten krążek międzykręgowy się wygoił. Mówi się o tym, że taki krążek międzykręgowy goi się do 2 lat, więc oczywiście w tym etapie gojenia, w tym procesie rehabilitacji nie będziemy czekać, dobra, 2 lata, oto mogę iść zacząć biegać. Takie elementy biegowe będą się oczywiście już wcześniej pojawiać, natomiast musimy też wiedzieć, w którym etapie jesteśmy tej dyskopatii, czy już jesteśmy po jakimś stanie ostrym, czy mamy objawy, czy też ich nie mamy. Jest mnóstwo szczegółów, które musimy wziąć pod uwagę. Natomiast jak najbardziej bieganie będzie hamowało ten proces degeneracyjny krążków międzykręgowych. Dzięki bieganiu możemy je nawadniać i lepiej odżywiać. Dzięki temu będą właśnie dłużej zdrowsze.
Kolejną grupą pacjentów są pacjenci ze stenozą kanału kręgowego. Stenoza kanału kręgowego jest to zwężenie kanału kręgowego, jego zachyłków czy otworów międzykręgowych. Jest to proces, który postępuje wraz z wiekiem i zazwyczaj występuje u osób starszych. Takim charakterystycznym objawem jest chromanie neurogenne, które pojawia się po dłuższym chodzeniu, po dłuższym staniu. Dochodzi oczywiście do dolegliwości bólowych tego kręgosłupa, do promieniowania do kończyny dolnej. I tak jak przy każdym podrażnieniu układu nerwowego, dochodzi do zaburzenia czucia, do zaburzenia siły mięśniowej, do osłabienia siły mięśniowej, czy do zaburzenia nawet funkcji zwieraczy. Także znowu jest objaw neurologiczny, czyli nie idziemy biegać. Bardzo rzadko, ale jednak czasem trafiają się też tacy pacjenci, którzy mają torbiel. Torbiel jest określana jako przestrzeń wypełniona płynem mózgowo-rdzeniowym, która właśnie może znaleźć się w kanale kręgowym, w korzeniu nerwowym. I taka torbiel zazwyczaj jest bezobjawowa i ona po prostu przez przypadek wychodzi w tych naszych badaniach obrazowych. Kiedy na przykład zostaliśmy wysłani na badanie obrazowe w celu potwierdzenia na przykład dyskopatii i przy okazji właśnie wychodzi nam, że mamy torbiel. I z taką torbielą no to też jest ryzyko, jeżeli chodzi o bieganie, ponieważ tutaj musimy troszeczkę inaczej dostosować tą aktywność fizyczną, ponieważ taki nacisk osiowy no, może spowodować, że nie wiem, ta torbiel na przykład pęknie. Także to jest też kolejne jakieś tam przeciwwskazanie do tego, aby zacząć biegać. Bardzo często spotykane w gabinetach fizjoterapeutycznych kręgozmyk, czyli zesisk kręgów. Na temat kręgozmyku macie cały odcinek na naszym kanale dotyczący właśnie tylko tego tematu, także koniecznie sobie tam zajrzyjcie. Myślę, że gdzieś tam Wam tu podlinkuję ten odcinek. Tam jest wszystko wyjaśnione. Jeżeli mamy niestabilność do zgięcia, jakie ćwiczenia powinniśmy robić, jakich nie, a w przypadku niestabilności do wyprostu tak samo. Jakie ćwiczenia możemy, jakich ćwiczeń nie powinniśmy wykonywać. Co do biegania, tutaj w zależności od tego tak naprawdę w jakim stopniu jest, który to jest stopień tego kręgozmyku, czyli jeżeli mamy pierwszy, drugi stopień, zazwyczaj jest on bezobjawowy, więc możemy nawet biegać i z kręgozmykiem. Natomiast ten trzeci, czwarty stopień już jest to stopień, w którym pojawiają się objawy, jest to już duża niestabilność, więc takie bieganie będzie przeciwwskazaniem. Czasem nawet tym pacjentom w pierwszym, drugim stopniu daje się pas taki lędźwiowy czy jakąś tam sznurówkę, żeby po prostu troszeczkę wesprzeć ten kręgosłup, jeżeli oczywiście będzie to konieczne. Natomiast przy okazji właśnie tego kręgozmyku może wspomnę też o takiej jednostce, jaką jest hipermobilność, czyli taka wiotkość więzadłowa, która też jest bardzo często spotykana. Fizjoterapeuta oczywiście może to zdiagnozować u siebie w gabinecie i nie potrzebuje do tego żadnych badań obrazowych. Jeżeli jesteśmy właśnie tacy wiotcy, nigdy nie potrzebowaliśmy dłużej czasu, żeby się rozciągnąć, my po prostu jakoś tak z natury potrafimy zrobić na przykład szpagat, sięgnąć tymi dłońmi na wyprostowanych nogach do ziemi. Oczywiście jest kilka innych testów, ale nie będę teraz o tym tutaj mówić. Więc przy takiej wiotkości więzadłowej to bieganie no, również będzie na początku przeciwwskazaniem, ponieważ nasze ciało no, dosłownie to po prostu lata. Wszystko jest luźne, więc najpierw trzeba je odpowiednio wzmocnić i ewentualnie wtedy takie bieganie zacząć wdrażać. Zabiegi operacyjne. Tutaj bardzo to streszczę, ponieważ tych zabiegów operacyjnych jest mnóstwo. Po prostu odpowiedzmy sobie na kilka pytań. Przede wszystkim, czy ten zabieg operacyjny był wykonany metodą inwazyjną czy mało inwazyjną? Czy była usuwana sama przepuklina, czy była na przykład stabilizacja jakiegoś segmentu? Są to konkretne pytania. I oczywiście odpowiedzi muszą być również konkretne, ponieważ od tego będzie zależało, ile zajmie nam powrót do pełnej sprawności i czy ewentualnie będzie możliwe bieganie. Taką decyzję też o bieganiu no, musi podjąć przede wszystkim lekarz. Jak zacząć przygodę z bieganiem? Tak sobie myślę znowu, od czego by tu zacząć, bo to jest też dosyć obszerny temat.
Myślę, że przede wszystkim nie porywajcie się na duże dystanse. Nie chodzi o to, że musimy iść od razu przebiec 10 km. Zaczynamy przede wszystkim tą naszą przygodę z bieganiem od treningu adaptacyjnego. Tutaj Wam powiem na swoim po prostu przykładzie. Miałam kilka podejść do tego biegania, ale nie wychodziło to zbyt dobrze, bo jak szłam biegać, to mówię, dobra, muszę przebiec te 3 kilometry. Oczywiście to nie wychodziło, bo ja po prostu po pierwszym kilometrze to miałam zadyszkę i nie wiedziałam, co się dzieje, nogi mnie bolały. Nie mówię, nie, 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 to nie jest dla mnie. Bieganie jest bez sensu, to nie. Chociaż mimo tego, że jakieś inne aktywności fizyczne oczywiście wykonuję i staram się być aktywna, trenuję, może nie bieganie, ale trenuję inne aktywności fizyczne, więc mówię, no bieganie nie będzie dla mnie jakimś tam problemem. Okazuje się, że było. I dopiero właśnie jak zaczęłam trening adaptacyjny, rzeczywiście jakby odkryłam dopiero czym jest bieganie, ponieważ to rzeczywiście nie było nic trudnego, tylko musiałam mieć odpowiednie przygotowanie. I teraz, na czym polega taki trening adaptacyjny? Chodzi o to, że trening adaptacyjny trwa 6 tygodni. W pierwszym tygodniu 4 minuty wykonujemy sobie marszu i minutę tylko biegniemy. I taki schemat powtarzamy 6 razy. W drugim tygodniu zmieniamy sobie proporcje i na przykład biegniemy przez 2 minuty, a 3 minuty wykonujemy marszu. Oczywiście też 6 razy powtarzamy. Taki trening wykonujemy sobie gdzieś tam do 4 razy w tygodniu i po tych 6 tygodniach, nawet jeszcze tam w 5 tygodniu, możemy sobie jeszcze proporcje zmienić na 4 minuty już biegu, a tylko minuta marszu, żeby właśnie po tym 6 tygodniu móc przebiec 5 km jednym ciągiem. Mówi się, że to daje się czas, taki czas operacyjny pół godziny, ale oczywiście można przebiec i w 35, i w 45 minut. Natomiast rzeczywiście te 5 km jednostajnie za jednym razem, bez przerwy, jesteśmy w stanie przebiec po 6 tygodniach takiego treningu adaptacyjnego. I uwierzcie mi, że bez tego ja bym chyba nigdy nie zaczęła biegać. Dopiero właśnie ten trening adaptacyjny rzeczywiście mnie przygotował do tego, że teraz dla mnie bieganie jest przyjemnością i nie jest niczym trudnym. Nie biegam nie wiadomo ile tych kilometrów w ciągu tygodnia. Także jest to oczywiście z głową cały czas robione. Jak aktywność fizyczna, to i potocznie zwane zakwasy. A w literaturze takiej naukowej nazywa się to opóźnioną bolesnością mięśni, tak zwane DOMSy. One występują od 48 do 72 godzin po zakończeniu wysiłku fizycznego, więc to, że będzie nas bolało ciało, to w sumie nie jest nic nadzwyczajnego, oczywiście, jeżeli to jest taki ból mięśniowy. Nie jest to nic nadzwyczajnego. I co teraz zrobić, żeby sobie poradzić w tym bólu? Ta regeneracja jest również istotna, żeby to bieganie było dla Was przyjemnością, a nie jakąś katorgą. Także regeneracja jest równie ważna, co sama aktywność fizyczna. Tu trzy podstawowe zasady, czyli nawodnienie, prawidłowe odżywianie i sen. Dodatkowo można korzystać z sauny, aby jeszcze troszkę podkręcić to krążenie. Można wziąć prysznic czy tam kąpiel, ciepła zimna woda naprzemiennie, aby znowu troszeczkę pobudzić to nasze krążenie. Fajnym rozwiązaniem jest też rolowanie, a teraz też się już dużo mówi o tym, żeby na właśnie takie zakwasy, potocznie zwane zakwasy, po prostu umiarkowany wysiłek fizyczny, taki o małej intensywności wysiłek fizyczny, rzeczywiście również pozytywnie wpływa na takie dolegliwości. Co do tych trzech pierwszych zasad, no nawadnianie to wiadomo, 2 do nawet 3 litrów wody dziennie, ale jeżeli jesteśmy bardziej aktywni, nie zapominajmy również o elektrolitach. Co do prawidłowego odżywiania, no to nie odkryję tutaj nic nowego. Zasady zdrowego żywienia tutaj musimy również wdrożyć. No i sen. Sen, czyli przede wszystkim od gdzieś 6 do 8 godzin powinniśmy sypiać. Dbajmy o tą jakość i komfort naszego snu.
No myślę, że tutaj już nie muszę wspominać, że no marka Onsen Sleeping jest producentem materacy i poduszek i chciałabym tutaj też się troszeczkę zatrzymać, jeżeli chodzi o te nasze produkty, ponieważ jeżeli chodzi o jakość i komfort tego snu, no to musicie spać na czymś, co zapewni Wam tą jakość i komfort. Aby Wasz kręgosłup był prawidłowo podparty, nie może być ten materac ani za miękki, ani za twardy. On musi mieć taką funkcję, właśnie aby prawidłowo był podparty ten kręgosłup. Najlepsze są takie materace średnio twarde. I co jest ciekawe, my w naszej ofercie mamy tylko jeden taki materac o średniej twardości, który spełnia wszystkie kryteria prawidłowego materaca. Jesteśmy producentem polskim. Jest to materac, który mamy w ofercie, jest to materac właśnie o średniej twardości, jest to materac piankowy, ma taki unikalny system wentylacyjny, także możecie być pewni, że naprawdę jest to taki unikatowy produkt. Tak samo jak poduszki, które są w ofercie, nie mają wielkich wypukłości, są naprawdę świetnie wyregulowane, odpowiednio dostosowane do naszego kręgosłupa szyjnego. Dajemy taką możliwość naszym klientom, abyście mogli testować materac przez 100 dni. Co z tego, że pójdziecie do sklepu, położycie się na 5 minut i stwierdzicie, no dobra, no jakoś tam się leży, chyba jest wygodny, dobra, bierzemy. No nie o to w tym chodzi. Materac musicie testować w domu, gdy śpicie, czy czytacie książki, wszystkie czynności, które na nim wykonujecie. Musicie to przetestować w domu. Tylko wtedy jesteście w stanie powiedzieć, że tak, ten materac spełnia moje oczekiwania. Odsyłam Was oczywiście na naszą stronę internetową onsensleeping.com. Tam macie wszystkie produkty, wszystko macie wspaniale opisane. Także jeżeli też byście mieli jakieś pytania, jest kontakt, możecie zadzwonić, dowiedzieć się, zadać może jakieś pytania, które Was nurtują. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłam Wam temat biegania i już wiecie, że to bieganie nie jest wcale takie złe, nie obciąża naszego kręgosłupa, a wręcz przeciwnie. On będzie powodował, że te nasze krążki międzykręgowe będą lepiej odżywione. Tylko pytanie, w jakim przypadku i w jakim momencie możemy zacząć biegać. Jeżeli macie już jakieś doświadczenia z bieganiem, koniecznie dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki!